No chodź do mnie, chodź! Chodź ty, no chodź! No chodź, chodź. Jest i ona. Tak, będziesz dzisiaj z nami? Dobra, usiądź sobie tu. Jak chcesz, czy nie chcesz? Może na podusi, co? Rolka, chodź. No chodź, tu, usiądź. Usiądź, tu, o. Nie, na kolanka pędzi. Na kolanka. Witam Was z Kabusią. Dzisiaj Flat White wszedł na salony. Nie, tam się pali świeczka. Tak Wam dam troszkę nastroju, bo nie możecie przyjść tutaj osobiście, więc akurat mam Janki o zapachu jaśminowym. To jest taka jaśmina? Jaśmina. Jaśmin z lawendą jakby. No coś takiego. Bardzo ładnie pachnie, bardzo przyjemnie. Rolka już się interesuje, dlatego nigdy nie zostawiam świeczek bez opieki. I oczywiście kawusia. Flat White. Akurat dzisiaj jest mleko krowie bez laktozy. Dobra. Jeżeli chodzi o to, co dla Was przygotowałam, to chyba już widać po tytule i słowem wstępu. Ja Wam mówiłam, że coś szykuję od kilku tygodni i efekty pojawią się za około miesiąc, dwa. I dosłownie po nagraniu tego filmu postanowiłam, że jednak nie zrobię takiego olbrzymiego filmu, bo on by trwał 3 godziny, tylko go podzielę na etapy. I to jest etap pierwszy, taki przygotowawczy, który jest dosyć, moim zdaniem, interesujący, ale mam mieszane uczucia do tego. Mam tutaj dokumenty ze sobą, wszystkiego Wam nie będę pokazywać, bo tutaj są dane osobowe, ale chciałabym Wam pokazać mniej więcej, na czym polega. I teraz też tak słowem wstępu numer 2. Ja nie jestem architektką krajobrazu, nie mam wykształcenia w żaden taki kierunek. Ja po prostu czytam o tym już od bardzo, bardzo dawna i staram się coś wprowadzić takiego dobrego w obrót, który powoli tworzymy z mężem. W każdym razie uczę się. Niestety też na swoich błędach. Mimo że ktoś mi wcześniej mówił o tym, żeby czegoś nie robić, to ja i tak zrobiłam po swojemu. Po kolei, bo to będzie długie i to będzie emocjonujące. W każdym razie zrobiłam sobie tutaj taką rozpiskę, co trwało około 2 tygodni teraz, wyrównywanie naszego terenu. Ja Wam kiedyś mówiłam, że ja mam tutaj na ogrodzie chwastowisko. Tutaj był pesz, tutaj był... I teraz nie wiem, czy to jest rumianek, czy coś podobnego do rumianku, ale no nie sprawdziłam, bo wykosiłam wszystko. W każdym razie tu były chaszcze po pas, tak naprawdę, że psi to było widać ogon. Ja to zaczęłam kosić po to, żeby to było w miarę ogarnięte, żeby można było przejść się po ogrodzie. Z koszenia też widzieliście no, taką przebitkę do vloga. I postanowiliśmy, że wyrównamy ten teren, bo tutaj było bardzo dużo takich górek, dołków. Ja wyrywałam chwasty ostre, kujące, czyli osty i potem były, no dziury, jakby nie patrzeć, dziury, ja to starałam się wyrównać, ale jednak ten teren nie był idealnie gładki, nadal nie jest, nie będzie, ale z tym już się godzę. W każdym razie postanowiłam posiać coś innego niż pesz. O tym, co tam będzie, to dowiecie się w kolejnym odcinku z tej serii. W każdym razie trwało to całość dokładnie 2 tygodnie, bo od 7 czerwca zaczęliśmy, a zakończyliśmy tak naprawdę 20 czerwca, no 22 się rozliczyliśmy z, powiedzmy, podwykonawcą. I teraz tak, w tym filmie ja będę mówić dokładnie o kwotach i będę też mówić mniej więcej o czasie, który został przeznaczony na to. Ja sobie tak zapisałam mniej więcej na bieżąco. To było też niektóre rzeczy z 2-3-dniowym opóźnieniem, co dobrze, że w ogóle zrobiłam, ale mogłam zrobić to dokładniej. Powiem Wam później na samym końcu dlaczego. Ogólnie 7 czerwca to był piątek i zaczęliśmy od tego, że wprowadziliśmy tutaj pana, powiedzmy na niego pan Kultywator, Pan Bulbulator. Nie będę tutaj się posługiwać imionami, nazwiskami, bo to nie jest potrzebne. To nie jest pan z mojej konkretnie wsi, ale jest z okolicy i on kilku osobom tutaj w mojej okolicy już teren wyrównywał. I to było z takiego w sumie polecenia. To była druga osoba z polecenia. O pierwszej jeszcze nie mówiłam, ale myślę, że w końcu nastanie ten czas, że Wam powiem o tych kwiatkach takich osób z polecenia. No to nie jest idealne rozwiązanie. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie 7 czerwca w piątek była wprowadzona tutaj glebogryzarka i mąż wzdłuż ogrodzenia, tam gdzie ta glebogryzarka nie dojechała, no bo musicie wziąć pod uwagę, że sprzęt nie dojedzie do samego końca ogrodzenia. Nawet gdyby dojechał, to może uszkodzić albo Wasze chodniczki, może uszkodzić płot, który już jest, czy jakieś tam inne rzeczy, które istnieją, więc najlepiej takie rzeczy robić wtedy, kiedy nie macie polubruków, nie macie ogrodzenia najlepiej, to wtedy byłoby to idealnie. Ale no my to zrobiliśmy już po powstaniu ogrodzenia, ale jeszcze przed tymi wszystkimi chodniczkami. Mamy tylko niektóre, ale nie ma tego, o którym mówiłam Wam wcześniej, że planujemy tutaj zrobić chodniczki, taras powiększyć, taras z przodu, wokół opaska i tak dalej. Tego nie ma. Na szczęście, bo dzięki temu można było to zrobić dokładniej, łatwiej, szybciej. No i z mniejszym tym marginesem błędu, no bo wiadomo, taki, to znaczy ja na to mówię margines błędu, bo chodzi mi o ten margines wzdłuż ogrodzenia, wzdłuż chodniczków i tak dalej. Czyli im mniej mamy takich rzeczy wystających, im to jest większe pole, bardziej takie jednorodne, bez nasadzeń, bo mamy też wierzbę na środku. O tej wierzbie to chciałabym też powiedzieć, bo ta cała praca została wykonana wtedy, kiedy ja byłam w pracy. I mamy tutaj taką wierzbę samosiejkę. I ten pan chciał ją zlikwidować, no bo to jest taka, wiecie, no taki kawałek chaszcza. No ale mój mąż powiedział, że nie, to trzeba zachować, no bo przyjdzie żona i będzie afera, nie? A z drugiej strony ja sobie myślałam, że to w sumie można wywalić, no bo to jest, no to jest samosiejka, to jest jakiś chwast. No ale jak mój mąż powiedział, że nie, bo przyjdzie żona, zrobi aferę, że nie ma jej drzewa, no to ja powiedziałam, oczywiście, musi zostać. Wiecie, no to już trzeba było trzymać jedną stronę, ale pod tym względem dogadajcie się też wcześniej, które rośliny, które drzewa mają zostać, a których można się pozbyć. No bo gdyby ta wierzba została usunięta, niby to no na pewno byłoby troszkę szkoda, ale z drugiej strony mogłabym w tym miejscu postawić sobie coś innego. A z drugiej strony już mamy wierzbę, która jest mojego wzrostu, może trochę wyższa, no i ona już jest, jakieś tam życie jest, więc fajnie zachować coś, co w tym miejscu czy zostało samo wysiane, czy posadziliście, czy jeżeli to jest jakieś starodrzewie, to też trzeba uważać. Teraz Rolka będzie się bawić wędką. W każdym razie warto na to zwrócić uwagę i warto wcześniej przedyskutować, co ma zostać, a czego nie chcecie. Ja już przyszłam po tym czasie i ten pan tą glebogryzarką robił około 4 godzin i to było wszystko tutaj wymieszane. Czy ta glebogryzarka jako pierwsza część była dobra, czy nie, nie wiem. Osobie, która mi poleciła, no to ten pan robił takimi bronami. Chyba to się nazywają brony. W każdym razie jakoś tak, że te chwasty, które miała na swoim terenie, Rolka, zostaw telewizor. Te chwasty, które były na jej terenie, zostały tak podniesione i to były takie wielkie takie kawałki, które ona z mężem i chyba ze swoim tatą zrobili w 4 godziny, w 3 osoby, oczyścili cały teren. No nam to zajęło tak naprawdę 2 tygodnie i do tej pory znajdujemy jeszcze... Rolka, zostaw! Hej! Jeszcze do tej pory nie jest idealnie oczyszczony i no możliwe, że coś będzie wychodzić. Na razie nic nie wychodzi po tym czasie, no ale kto wie, czy za jakiś czas jakieś tam chaszcze nam nie zaczną wychodzić. Mam nadzieję, że to, co posiejemy, szybciej wyrośnie niż tamto, co już było. No i oczywiście w tym czasie wybieraliśmy kamienie, no bo ta gleba gryzaka... Aha, nie powiedziałam tego na samym początku, powinnam. Tu jest glina, to jest czysta glina, taka prawdziwa, żółta glina, która jak jest sucha, to jest cegłą popękaną, a jak jest mokra, no to zapadają się kalosze po kolana. Więc tu jest taka prawdziwa, ciężka glina, tu było kiedyś pole uprawne i to nie jest zła ziemia, tu naprawdę wszystko rośnie, ale jest to ciężkie, bardzo takie twarde. Dlatego postanowiliśmy, ja po czytaniu tych wszystkich informacji, w jaki sposób rozluźnić glinę, nie chciałam tutaj dodawać piasku, no bo nie uważam, żeby dodanie... Rolka, zostaw szafę. Nie uważam, żeby dodanie piasku do gliny miało jakikolwiek pozytywny wpływ, poza tym, że może stać się nieco bardziej sypka. No ale według tego, co czytałam, to jedynie dodanie materii organicznej ma szansę poprawić długotrwale w sposób jakościowy tą glebę, dlatego postanowiłam, że ogarniemy tutaj kompost. No dobrze, w każdym razie w piątek to było wybieranie kamieni do wieczora. W sobotę dalej wybieraliśmy kamienie, wygrabialiśmy darń i jeżeli chodzi o to rozmawiałam właśnie z tą osobą, która nam poleciła i ona powiedziała, żeby wziąć od razu dużą przyczepkę, bo do małej nam się nie zmieści. Ona ma mniejszy teren, a i tak do małej jej się nie zmieściło i poleciła nam wziąć od razu dużą przyczepkę. No a pan podstawił nam małą przyczepkę. Dlaczego? Nie wiem, czy po prostu tamtą miał zajętą, czy nie zrozumiał. W każdym razie podstawił nam małą przyczepkę, która tak naprawdę w chwilę była zajęta. Ale no, trzeba było sobie z tym poradzić i ja Wam teraz będę pokazywać mniej więcej przebitki, jak to wyglądało. Ale no, wybieranie tych kamieni to był proces. Proces bardzo długotrwały, proces bardzo ciężki fizycznie i trzeba było wziąć na to sposób. No bo mogliśmy owszem brać to do wiader, albo brać ręcznie, albo brać do wiader i przez ten teren my tutaj mamy 10 arów. No to trochę tego chodzenia jest, zwłaszcza, że na takiej przyczepie... Rolka, zostaw to, no! Ty łobuzie! Łobuzie! Muszę ją trochę zająć, no bo no, drapię meble. Chodzenie saczką można by było wrzucić oczywiście tą ziemię, trawę, kamienie, wszystkie do taczki, ale weź zrzuć tą taczką do góry, no to nie jest takie proste. I w końcu jakoś doszliśmy do, już nie pamiętam kto to wymyślił, czy ja, czy mąż, to już mniejsza o to, w każdym razie doszliśmy do takiego sposobu, że pożyczyliśmy też wiadra, bo my mieliśmy chyba 2 wiadra swoje, plus jakąś tą dużą doniczkę, plus jakieś pożyczone wiadra i po prostu wrzucaliśmy do wiader i z tej taczki i na tą taczkę kładliśmy te wiadra były po prostu rzucane, no bo ręcznie to nie miało sensu, można by było zrobić jakieś podjazdy z desek, ale nie mieliśmy takich desek i po prostu w ten sposób sobie radziliśmy, to szło dosyć sprawnie, bardzo fajnie. Można było te wiadra wymieniać, opróżniać. To był super sposób, taki, który chyba się nam najbardziej sprawdził i w sumie z niego korzystaliśmy już cały czas. Te wiadra po prostu uzupełnialiśmy. I w sobotę pan był umówiony, że na 10:00 przyjdzie z tymi bronami, żeby wyciągać te kamienie, no bo wcześniej był tym glebogryzarką, a potem powiedział, że przyjdzie z bronami, żeby po prostu usunąć te największe kamienie, podnieść je do góry, no bo to jest taki teren, który, no co tu ukrywać, nie ma co tu ukrywać, rodzi kamienie i tych kamieni jest tu bardzo dużo. W każdym razie przyjechał o 10:00 nie dotarł, miał jakieś inne ważniejsze sprawy. W każdym razie o 13:00 przyjechał i zaczął wyrównywać tu teren. Akurat mąż był w domu, na szczęście, no bo ten pan miał powiedziane, że jeżeli nas nie będzie, no to brama zostaje otwarta, że może po prostu przyjść i robić. Ale akurat mąż był w domu i zobaczył, że ten pan po prostu wyrównuje nam teren taką listwą, a no nie ma potrzeby równać, jeżeli my musimy to dalej robić. Więc pan został, delikatnie mówiąc, zawrócony ze swojej pracy, no i o 14:00 przyjechał już z tymi bronami i nam to wszystko jeszcze raz przemielił. No i około godziny 20:00 wymienił nam przyczepkę tą małą na tą dużą. I ta duża była już dużo większa, ale też dużo wyższa i znacznie trudniej mi było przerzucać te wiadra do góry. No to już musiał, tak czy siak to my robiliśmy wspólnie, żeby nie było na tych przybytkach. Jestem ja pokazana, no bo na tym kanale pokazuje się ja, ale mieliśmy pomoc i no, robił też mój mąż oczywiście i pomagała nam nasza sąsiadka, więc, którą bardzo pozdrawiam, nie wiem czy ogląda, ale bardzo pozdrawiam i dziękuję. W każdym razie mieliśmy dużą pomoc, no bo to naprawdę było wykańczające i te grabienie i te zbieranie. No, ja szłam do pracy, żeby odpocząć, mój mąż miał taki urlop. W końcu zapełnialiśmy tą dużą przyczepkę i wyszło na to, że koniec końców my we dwie napełniałyśmy wiadra, a mój mąż w tym czasie chodził i opróżniał. To było też męczące chodzenie w tej z powrotem z tymi wiadrami, opróżnianie, a my w tym czasie po prostu robiłyśmy, ale to było w miarę szybkie, bardzo fajnie, sprawnie nam to szło. Sorry za ten hałas, mam nadzieję, że nie będzie bardzo przeszkadzał. Dobra, 9 czerwca, w niedzielę, niedziela dniem odpoczynku, a my wtedy od rana grabiliśmy darn, wyciągaliśmy kamienie i tak dalej, oczyszczaliśmy ten teren. To też było bardzo, bardzo zabawne, bo w niedzielę dostaliśmy telefon od tego pana. Ten pan powiedział, że w ogóle nie ma potrzeby, żebyśmy używali do tego rąk, że on ma przecież maszynę, taką zgrabiarkę, którą może przyjść i nam te kamienie i te chwasty zebrać. Że w sumie niepotrzebnie my to robimy, niepotrzebnie grabimy, niepotrzebnie wyrzucamy ręcznie, no bo to od tego są maszyny, po co robić to ręcznie. No i dowiedzieliśmy się o tym w niedzielę, gdzie od piątku, piątek, sobota i niedziela robiliśmy, więc w niedzielę zadecydowaliśmy, że zostawiamy to, wykąpiemy się i idziemy odpocząć, zrobimy sobie jakąś tam, no po prostu niedzielę wolną. W poniedziałek ja byłam w pracy i mój mąż też gdzieś akurat musiał wyjechać, no i byliśmy umówieni, że ten pan przyjedzie z tą zgrabiarką i na szczęście mieliśmy wróbelka, który nam zaćwierkał, że ten pan przyjechał, owszem, ale nie przyjechał ze sprzętem, tylko przyjechał z grabiami i on to robi ręcznie. Tak. Więc no, mój mąż akurat miał możliwość, że przyjechał szybciej. No i tego pana znowu, delikatnie mówiąc, zawrócił, bo nam nie chodziło o to, żeby ten pan przyjechał z własnymi grabiami, tylko żeby zrobił to maszynowo, skoro sam zaproponował. No i wyszło na to, że ten pan powiedział, że owszem, ma tą maszynę, ale przecież u nas na wąskiej alejce nie zawróci, więc uznał, że zrobi to ręcznie. Komentarz pozostawiam w powietrzu. Nie będę tego komentować. W każdym razie poniedziałek i wtorek również zajęło nam na grabieniu, wygrabianiu tego znowu ponownie i na wybieraniu tych najgorszych haszczy, tego wszystkiego, tych kamieni, wykopywanie kamieni, bo dużo znaleźliśmy takich dużych kamieni i po prostu oczyszczaliśmy dalej ten teren ręcznie. 14 czerwca, w piątek przyjechał pan od transportu i ten pan był z okolicznej też miejscowości, to nie był od nas. W każdym razie ten pan zajmuje się na co dzień czymś innym, ale również ma samochód, który może wypożyczać razem z kierowcą, że tak powiem. No, udziela jakby transportu osobom potrzebującym. My też porównaliśmy kilka różnych firm, kilka różnych osób, kilka różnych samochodów, no ale jako, że my faktycznie mamy tutaj wąski przejazd, wąską bramę, no to zadecydowaliśmy, że weźmiemy wywrotkę, która ma udźwig jakieś 3-4 tony. Lepiej byłoby wziąć udźwig taki, wywrotkę bardzo dużą, która by miała 20 ton i by kosztowała, o ile pamiętam, 300 czy 400 zł za przejazd, no ale byśmy po prostu na przykład wzięli jedną wywrotkę, no ale że mamy tutaj, no by musiała ta wywrotka wyrzucić nam ten kompost na drodze i zablokować przejazd sąsiadom, więc to w ogóle nie wchodziło w grę, tylko musieliśmy wziąć tą wywrotkę mniejszą, no i ona kosztowała 180 zł za przewóz, za jeden przewóz, tak? Z miejsca pobierania kompostu, bo nie wiem, czy Wam powiedziałam, zamówiliśmy wywrotkę właśnie transport, żeby przyjechał pan i przywiózł nam kompost z wytwórni kompostu do nas po prostu, żeby wzbogacić tą glebę, tą glinę kompostem. No i zaplanowaliśmy sobie mniej więcej, żeby przywiózł nam około 20, może 30 wywrotek. Nie, 20, może 30 ton. W każdym razie po drugiej wywrotce samochód nagle zgasł i już nie chciał odpalić i zatrzymał się na środku naszego terenu o godzinie 12:15. O godzinie 12:00 ten pan, który robił nam tutaj ten teren, był umówiony, no o 12:15 już tego pana nie było, ja zadzwoniłam, żeby w ogóle dzisiaj nie przyjeżdżał, no bo samochód się zepsuł. Tak, więc to jest pan z polecenia. W każdym razie zepsuła się wywrotka, no to ja zapłaciłam za te dwa transporty 360 zł, no i za kompost musiałam pojechać jeszcze tego samego dnia, zapłaciłam 164,70 i to było 6,1 tony, czyli za tam tonę i kosztuje 25 zł netto, 8% VAT-u, no i wychodzi tam chyba 27 zł brutto za tonę kompostu. O tym, jaka jest to jakość kompostu, powiem też później, ale my wcześniej pojechaliśmy, obejrzeliśmy ten kompost i to też inaczej wygląda, jeżeli kompost jest w takiej wielkiej hałdzie i jeżeli kompost jest już wyrównany na terenie. To wygląda zupełnie inaczej, a jeszcze jak jest odpowiednie światło, to wygląda zupełnie inaczej, ale o tym później. W każdym razie w piątek przyjechały dwie wywrotki, no i ten pan powiedział, że przez weekend postara się naprawić samochód, jeżeli nie, to on załatwi ze swojej strony kolegę, który przywiezie i po prostu nie będziemy stratni, że nie musimy szukać kogoś teraz nagle, na pilnie, ten pan się wszystkim zajmie. Na szczęście pan w poniedziałek już nas wcześniej poinformował, że w poniedziałek będzie gotowy on, że samochód jest naprawiony i wtedy przyjechał z 5 wywrotkami. Między godziną 10 a 16 zrobił 5 kursów. I teraz tak, jeżeli chodzi o kompost, to on na tej wytwórni wygląda tak, że to są takie wielkie hałdy. W międzyczasie w weekend popadał deszcz i kompost jest trochę jak ziemia uniwersalna. On się robi taki bardzo mocno zbrylający się, on bardzo chłonie wodę. I przez to, że ten kompost popadał, że ten deszcz popadał na kompost, to ten kompost zrobił się cięższy i on się zrobił taki zbrylający. W piątek mój mąż pomagał ściągać te dwie wywrotki i no, było dosyć trudno, ale dali radę we dwóch. W poniedziałek ten pan już musiał sam, no bo mój mąż miał swoje sprawy, które musiał zrobić. Ja akurat miałam dzień wolny, więc no też nie pomogę przy ściąganiu kompostu z wielkiej wywrotki. No to też nie jest praca, inaczej, musiałam też zrobić swoją inną pracę, więc ten pan zajmował się tym sam. On zrobił w ogóle, wyobraźcie sobie, zrobił sobie takie narzędzie, takie wielkie widły na takim wielkim pałąku. On miał chyba z 5 metrów i po prostu ściągał ten sklejony kompost, który, ta wywrotka była, ten kiper, to chyba się nazywa kiper, był tak podniesiony praktycznie pionowo, a ten kompost dalej stał w tym miejscu. On się po prostu namęczył, namachał i ja już od razu wiedziałam, że on nie dostanie tylko 180 zł za ten jeden transport, tylko na pewno dostanie więcej pieniędzy przez to, jak on się namęczył. On przy tej jednej wywrotce zrzucał ją godzinę, ten jeden kompost, bo on był właśnie taki mocno sklejony. Potem już, i to jest ważna uwaga również dla Was, jeżeli będziecie chcieli brać taki kompost właśnie z tych hałd, potem już prosił o to, żeby brać te bardziej suche, te z zewnątrz, nie ze środka, bo cały czas miał rzucany ten ze środka z jednej hałdy, ale prosił właśnie osobę, która mu nakładała ten kompost, żeby to był po prostu ten suchy, no bo też bez sensu płacić za wodę, no bo woda odparuje, a zostanie kompostu mniej niż te, powiedzmy, 4 tony. W każdym razie ten pan za tych 5 wywrotek, 5 razy 180 to jest 900, ja dałam po prostu 1000 zł, bo uznałam, że przynajmniej za ten pierwszy transport naprawdę się należało, plus byłoby, moim zdaniem, to nieuczciwie, gdyby ten pan nie dostał nic za to, że on to tak naprawdę zrzucał. Te część była sucha mniej lub bardziej. Niektóre musiał tam tym narzędziem w tych po prostu wziął swoje własne kalosze i to po prostu zrzucał. Nie byłoby dla mnie nic dziwnego, gdyby ten pan powiedział, że owszem, on nam to przywiezie, ale nie będzie tego zrzucał, bo oferował transport, a nie oferował zrzucania tego. No i ten pan w ogóle nie chciał przyjąć ode mnie większej ilości pieniędzy, no ale ja powiedziałam, że po prostu dla mnie to będzie uczciwe. Czy Wy byście tak zrobili, czy nie, to już pozostawiam Wam. Ja uznałam to za uczciwe, że jeżeli ten pan się napracował, naprawdę napracował ponad to, co było wymagane, co jakby oferował, no to uważam, że to jest uczciwe. Dać te 100 zł więcej za naprawdę kilka godzin ciężkiej fizycznej pracy. Aha, bo musiałam te 5 wywrotek od razu zapłacić. W poniedziałki to miejsce, w którym się opłaca ten kompost, jest do godziny 17, więc to było o wiele łatwiejsze, no bo o 16 około się skończyło, ja mogłam się przygotować i pojechać. To było 16,36 tony, to wyszło 441,72 zł za kompost. I w tym momencie mogę zrobić przerwę z tych moich notatek. Nie będę Wam pokazywać tych, tak jak mówiłam, tych dokumentów, bo tu są dane osobowe. W każdym razie mamy dwa rodzaje dokumentów. Pierwszy to jest z wagi, bo w innym miejscu się pobiera kompost, a w innym miejscu, przynajmniej w naszej okolicy, w innym miejscu się płaci. I tu jest dowód z ważenia i tu jest tak, oczywiście nazwa miejsca, w którym zostało pobrane, data, że to jest akurat z 17 czerwca, czyli wzięłam tego z tych 5 wywrotek. Dowód ważenia, numer taki i taki, wydanie odpadów, numer rejestracyjny, czyli ten numer, który ten nasz pan, który przyjeżdżał i pobierał, produkt, czyli kompost 2, produkt z kompostowni takiej i takiej, kontrahent, czyli nasze dane, imię, nazwisko, adres, kierowca mógł być opisany, ale nie został wprowadzony. I teraz tak, są 3 wartości, brutto, tara i netto. I to jest również podane godziny, czyli tara była 2800, czyli tara to jest opakowanie. Ważony był samochód przed załadunkiem i po załadunku. Jeżeli tara była 2800, a brutto było 5780, czyli tara samochód 2800, brutto, czyli samochód z kompostownikiem 5780, no to netto, czyli sam kompost, ważył 2000 980 kg, czyli niecałe 3 tony. I to jest, oczywiście sporządził dane osoby i podpis kierowcy, i z tym tych tych takich wyzetek dowodów ważenia mieliśmy tyle, ile było transportów. Za każdy transport było. Więc jeżeli ten pan by na przykład zgubił jedną wagę, no to ja bym mogła powiedzieć, że no, ale pan zrobił 4 transporty. Więc ten pan mi po prostu przekazał na sam koniec. No ja też wiedziałam, ile tych transportów zrobił, no bo przecież otwierałam bramę i widziałam to, byłam przy tym. W każdym razie to też jest taki jakby dowód dla Was, dla osoby, jeżeli byście na przykład nie byli w tym czasie, no to ten pan Wam pokazuje, że byłem 5 razy, czy 7 razy, czy ileś i po prostu tyle trzeba razy zapłacić. I z tymi wszystkimi dokumentami jedziecie do miejsca, w którym się płaci. I weźcie pod uwagę, że 2000 kg to są 2 tony, bo opłata jest jakby za tonę, a ważenie są w kilogramach i to niektórym może sprawić kłopot w liczeniu i potem wychodzi, że nie macie zapłacić 160 zł, tylko 1600. No ale musicie wiedzieć, ile macie zapłacić. W każdym razie, mniejsza o to. To jest taki tylko uśmiech lekkiej złośliwości, ale z sympatią. Już tam idziecie zapłacić i dostajecie fakturę razem z dowodem opłaty i pieczątką. I na tej fakturze macie już wszystko też. Sprzedawca, odbiorca, konto, no i konto, na które można w teorii płacić, ale my dostaliśmy informację, że trzeba tego samego dnia tam jechać, opłacić. Nie można zrobić tego w ciągu tygodnia, nie można zrobić tego później przelewem czy coś. No zastanawiam się, jakbyśmy mogli to zrobić, gdyby okazało się, że to był jedyny nasz samochód i on się zepsuł. Nie wiem. W każdym razie, no zrobiliśmy tak, mieliśmy taką możliwość i zrobiliśmy tak, jak zostało nam wskazane, że należy, czyli należy pojechać, opłacić. I to tyle, jeżeli chodzi o ten kompost, jeżeli chodzi o opłaty. Ja to wszystko mam, wszystko podliczyłam sobie i wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o to, może taki zrobię przerywnik, bo ja myślałam o tym, żeby wziąć tutaj to wiaderko z tych rzeczy, które znalazłam w tym kompoście. Bo musicie wziąć pod uwagę, że nie wiem, na ile jakości dzieli się kompost, ale różni się kompost z takiej kompostowni od tych z worka. Bo ja kupowałam w ostatnich kilku latach kilka razy kompost z worka. Taki w worku powiedzmy 15 litrów, 20 litrów, nie pamiętam ile one tam mają. W każdym razie używałam przy Was wielokrotnie kompost. Czarna taka ziemia, wręcz taka gliniasta, plastelinowata. Używałam przy Was wielokrotnie. I jak byłam świadoma, że ten kompost będzie inny i nawet jak jechaliśmy tam porozmawiać na temat tego kompostu, pojechaliśmy i zostaliśmy ubrani w kamizelki i poprowadzeni do tej hałdy, żebyśmy sobie obejrzeli, jaki jest to kompost, co dostaniemy, żeby nie było jakichś niedogodności, niedomówień itd. I zostało nam przekazane, że może się pojawić szkło, mogą się pojawić patyczki, mogą pojawić się wszelkie skorupki orzechów, jakieś tam zanieczyszczenia. Z tego względu, że to jest kompost bez atestu jakby dla warzyw. To jest kompost taki z rzeczy. Ja się pytałam, czy to jest kompost taki na przykład z trawników, z parków takich miejskich, gdzie przychodzą panowie najczęściej z takimi, wiecie, tylko kosami spalinowymi i oni po prostu koszą, grabią wszystko, wrzucają do worków, nie patrzą i wywożą. Nie, to są wyłącznie produkty takie domowe. No, czy przy ogródkach, tak jak ja mam, czy przy ogródkach działkowych, czy przy domowych, ale to nie są z parków, to są z domów, z takich prywatnych jak my. To są jakby produkcje mieszkańców, o to mi chodzi. I no dostaliśmy informację, że właśnie mogą się różne rzeczy. Znaleźliśmy, obejrzeliśmy, zobaczyliśmy jakiej grubości jest ten kompost. No i cena 25 zł za tonę jest skrajnie różna od tam 20 zł za worek 20-litrowy powiedzmy. Tak mniej więcej, nie? No to wiecie, jaka to jest różnica cenowa, no i ta różnica cenowa z czegoś też wynika. Po pierwsze z objętości, ale po drugie też z jakości. I ten kompost, który na przykład ogrodnicy robią przez 3 lata na swoim ogródku, że on się robi wręcz taka ziemia, to w tej kompostowni robi się w teorii w 2 miesiące. Tylko że w 2 miesiące no, on jest taki jaki jest. On jest bardzo gruboziarnisty, że tak powiem. On ma naprawdę duże kawałki tych patyczków. Też jest taki w niektórych miejscach taki już fajny, przekompostowany, ale tej materii organicznej, tej grubszej jest też dużo. Ale spotkałam się z maszynką jednorazową, taką żyletką, w sensie taką żylet na przykład, nie? Z takim czymś. Spotkałam kilka długopisów, skówek do długopisów. Folii jest mnóstwo, ale takiej poszatkowanej, bo z tego co wiem, z tego co zrozumiałam, to oni po prostu tego nie segregują ręcznie, tylko idzie to wszystko z worków do zmielarki. I to widać. I to widać, że ludzie nie mają pojęcia na temat segregacji odpadów, bo tak się śmiałam, że szkło to może być z trawnika, jeżeli faktycznie ci panowie przyszli, zebrali, nie patrzyli, no ale jeżeli to nie jest z trawnika, z parku, gdzie tam pęknięte szkło, no to dla mnie nie ma wytłumaczenia, że szkło znajduje się w pojemniku do bio. Jeszcze gdyby to było zielone szkło, ale brązowe, przezroczyste, to wiecie. Zielone to tak już się śmieje, nie? To samo z długopisami. Niebieskie długopisy, różowe długopisy. Nie znalazłam żadnego zielonego, żeby ktoś pomyślał, że zielone to jest trawnik. Folia. Folie to jeszcze rozumiem, że to mogą być te folie worki do bio. Pytanie, czy one są biodegradowalne, czy one są kompostowalne, bo też bardzo dużo osób nie ma pojęcia na temat różnicy, czym jest między bio a kompostowalne. Jeżeli reklamówka jest biodegradowalna, to ona nie nadaje się do zbierania kompostu do niej. No jeżeli jest to zwykła reklamówka foliowa, to już w ogóle się nie nadaje. I nie wiem, tutaj mamy dużo resztek takich folii, takich poszatkowanych, które tutaj nam fruwają. I nie wiem, i ten pan, który nam sprzedawał, ten pan kierownik, który nas oprowadzał, też nie wie, jaki jest to rodzaj, no bo po dotyku nie jesteście w stanie tego sprawdzić, czy to jest cienka foliówka, czy to jest biodegradowalne, no nie ma wytłoczonego bio na tym i takich rzeczy się nie stosuje, więc po prostu bio czy kompo, nie wiadomo. W każdym razie no tego jest dużo i przeraża mnie, jak dużo śmieci jest w takim kompoście. No ale jak mówiłam, my o tym wiedzieliśmy i dlatego też ta warstwa kompostu nie została nałożona na wierzch, jako taka warstwa na glinie, tylko dlatego właśnie chciałam też to przemieszać, żeby ta glina została rozluźniona, też wzbogacana tym kompostem, ale też żeby po prostu to zostało wymieszane i łatwiej się przekompostowało. No i następnego dnia, jak te 5 wywrotek przyszło do nas, no to pan przyjechał, rozwałował ten kompost, no bo zostało rzucone to w takich 2, może 3 kubkach takich większych. No wiadomo, to było zrzucane, ale to nie było zrzucane z takiej wielkiej wywrotki, tylko z takiej mniejszej, więc to były takie, no takie kubki mniej więcej na naszym terenie, nie wiem jak to powiedzieć, ale to zobaczycie, bo ja to nagrywałam. I ten pan po prostu, ten pan od terenu nam to rozprowadzał w miarę jednolicie po całym terenie, po to, żeby to potem wymieszać glebogryzarką. Dlatego, że gdyby od razu to przyjechał z glebogryzarką, no to gdzieś byłoby więcej, gdzieś byłoby mniej i nie byłoby to tak dokładne, a po to, żeby to było w miarę dokładnie. Ja nie mówię, że to musi być 1 do 1 wszystko wymieszane, ale żeby to było w miarę dokładne. Gdybyście na przykład chcieli podnieść teren przez użycie na przykład czarnoziemu, oczywiście, że przydałoby się na ten nasz teren powiedzmy 40 ton czarnoziemu. Jeżeli chodzi o kompost, to no 5 ton byłoby stanowczo za mało, ale te 20 z groszem, 20 chyba 1 czy 22 tony, nawet 22 i ciut, było ok. Gdybyśmy mieli 30 ton, byłoby też super, jeszcze lepiej wiadomo, ale te 20 ton pokryło akurat nam tutaj ten teren. Gdyby wtedy, tego pierwszego dnia, samochód się nie zepsuł, można by było jednocześnie to rozprowadzać i na przykład byśmy zdecydowali, że chcemy o jedną wywrotkę mniej, o jedną wywrotkę więcej, czyli jeszcze dwie wywrotki, no ale wtedy po prostu tak na oko zobaczyłam i to moje na oko wystarczyło, wiecie, na oko to jest bardzo precyzyjne i wystarczające na ten moment. We wtorek pan wymieszał glebogryzarką, wyrównał potem listwą, no bo glebogryzarka, wiadomo, zrobiła takie redliny bardzo mocne, to wszystko było rozpulchnione. No i następnie pan pojechał, wymienił tą glebogryzarkę i przyjechał z listwą i po prostu to wyrównywał, bo tu było więcej, tam było mniej. My też, jak wam kiedyś mówiłam, mieszkamy na wzgórzu, nie najwyżej na górce, tylko już mieszkamy na wzgórzu. Więc nasz teren jest taki spadkiem z jednej i z drugiej strony. No ale chcieliśmy, żeby teren domu mniej więcej był wyrównany, a tam w dół, żeby sobie schodziło. Żeby to nie było tak jednostajny cały spadek, tylko żeby tutaj było mniej więcej co zrobić, czy postawić stół, czy rozstawić namiot kiedyś, no cokolwiek. A tutaj niżej już może być taki spadek do bram i mniej więcej tak to ten pan też robił. Też nie używaliśmy do tego niwelatora, to nie jest coś, co musi być od linijki. My chcieliśmy to zrobić jak najszybciej i jak najtaniej. I myśleliśmy na początku, że zrobimy to w 2-3 dni, no jeden weekend najwyżej. A okazało się, że robiliśmy to 2 tygodnie i po prostu to przerażające, jak dużo pracy jest przy takim terenie. Nie wiem, czy dało się zrobić to szybciej. Nie mam pojęcia. I w środę właśnie pan przyjechał tym traktorkiem z listwą, a my dalej grabliśmy, zbieraliśmy i po prostu to wszystko staraliśmy się oczyścić. Tym bardziej, że ten kompost to nie był, jak wam mówiłam już wielokrotnie, to nie była taka czarna ziemia wręcz, tylko to jest bardzo takie luźne, więc mimo że to było wygładzone, to ta wierzchnia warstwa była taka bardzo luźna i fruwająca. Było tam bardzo dużo właśnie tych jakichś resztek, jakichś patyczków, jakiejś tej folii i staraliśmy się po prostu tą luźną warstwę wygrabić i z tego też zrobiły się dwie małe te przyczepki śmieci. No śmieci takiej materii, no gdyby to było, wiecie, przysypane potem warstwą ziemi, byłoby ok, nie byłoby tego widać, to by się przekompostowało. Ale póki nie mamy nic posiane na górze, ja tak zerkam, bo jestem przy oknie tarasowym i to widzę po prostu, że no by to fruwało i przy koszeniu również by mogło się wkręcić w nóż od kosiarki, więc tego nie chcieliśmy tego uniknąć, więc po prostu zagrabialiśmy, plus wszelkie jeszcze ewentualne nierówności, no to tymi grabkami można po prostu wyrównać. Aha, no i w środę oczywiście jeszcze pan przyjechał wyrównać to z paletami 2, no i tymi paletami też to przez dosłownie pół godziny tak wygłaskał. Na tych paletach były też obciążające kamienie, więc on po prostu dociskał to, jeszcze to ubił. Nie używaliśmy walca, mieliśmy taki pomysł, że może użyć walca, ale to na tyle mocno już było udeptane, wywałowane tą listwą i tą paletą, że to było ok i to było wystarczające. No i w czwartek 20 czerwca jeszcze właśnie ostatnie zbieranie, ostatnie grabienie, ostatnie takie wyrównywanie i to tyle. W sobotę, czyli wczoraj, doszło do rozliczenia. I teraz tak, żeby nie było, to było niedogadanie z dwóch stron i chciałabym wam powiedzieć najpierw na wstępie, w jaki sposób ja zazwyczaj dogaduję się z pracownikami. Bo mieliśmy i pana stolarza, który nam robił kuchnię, szafy wszelkie i tak dalej, i mieliśmy panów od ogrodzenia i dogadywałam się z panem od polbruków, od chodników i tak dalej, i ja za każdym razem mówię: ja się nie targuję, ja chcę zapłacić uczciwie, ale też chciałabym, żeby osoba druga, pan, podszedł do mnie uczciwie. Proszę mi dać taką cenę, którą pan uzna za adekwatną za pracę i taką, którą by dał już po negocjacji, po redukcji ceny, gdybym się targowała. Proszę mi nie dawać ceny takiej, którą Pan myśli, że mógłby jeszcze zbić. Rozumiecie, o co chodzi? Ja zawsze tak mówię, że ja się nie targuję, ja nie lubię się targować, ja nie umiem, nie chcę, dla mnie to jest trochę upokarzające obie strony. Ja nie chcę wyjść na taką osobę, która żałuje pieniędzy za dobrze wykonaną pracę, a z drugiej strony no nie chcę dać się naciągnąć, że ktoś pomyślał, że na przykład chce za coś, nie wiem, za zrobienie szafy powiedzmy 5 tysięcy, ale powie 10 i może zejdzie do 7 na przykład. Nie, ja chcę usłyszeć kwotę i albo mnie stać, albo mnie nie stać. I nie chcę się po prostu targować. I ja zawsze tak do tego podchodzę. I jeżeli chodzi o tego pana od terenu, to ja z nim rozmawiałam już prawie 2 miesiące temu właśnie, że mam taki pomysł, że chciałabym to zrobić, ale chciałabym to zrobić w momencie, kiedy będę miała mniej pracy. No i czerwiec postanowiłam, że to będzie właśnie taki luźniejszy dla mnie w pracy zawodowej i chciałabym poświęcić ten czas właśnie na taką pracę w domu. I też mój mąż miał mieć urlop, więc postanowiliśmy, że zrobimy to teraz. Kiedy mój mąż wziął urlop, to ja go poinformowałam, to znaczy poprosiłam, żeby po prostu zagadał do tego pana, że ja z nim rozmawiałam, żeby po prostu już wszedł w tą pracę. I ja się wtedy nie dogadywałam z nim o stawce, bo to było tylko takie luźne wspomnienie. Ten pan też, bo ja rozmawiałam z nim chyba w majówkę, więc ten pan przyjechał ze swojego w ogóle rodzinnego grilla, żeby się ze mną spotkać i to było takie dosłownie na chwilę. Więc ja też nie chciałam wtedy w taki dzień rozmawiać z nim o stawce i zupełnie zapomniałam o tym przekazać mężowi, że nie dogadywałam się o stawce. A mój mąż uznał, że skoro ja zawsze rozmawiałam z pracownikami i z nimi rozmawiałam o stawce, no to on też nie będzie poruszał tego tematu, no bo skoro ja się z nim dogadywałam przeszło miesiąc temu, to znaczy, że już jest wszystko ustalone. I ten pan wszedł. I my dopiero po jakimś czasie zgadaliśmy się, że nie rozmawialiśmy z nim w ogóle o stawce. Ale jako, że to był pan z polecenia kilku osób, to mieliśmy mniej więcej rozeznanie, jakie bierze pieniądze, czy w ogóle bierze, bo od pierwszych osób, z którymi on powiedzmy współpracował, on nie brał w ogóle pieniędzy, tylko na przysłowiową flaszkę, bo robił to po pracy w ramach jakby hobby. Z kolejnymi osobami, z którymi współpracował, no to brał już więcej pieniędzy, w sensie na paliwo czy coś takiego i równocześnie z nami robił też drugą pracę, z którą właśnie osobą ja rozmawiałam i brał konkretną stawkę. Brał stawkę mniej więcej tam 140 zł za godzinę i mniej więcej na tyle byłam przygotowana, że to będzie. I u nas był około 13 godzin mniej więcej. I okazało się, jak już przyszło do rozmowy, że ten pan u nas, gdzie równolegle z kimś innym brał 140, to u nas brał 150 zł za godzinę. My nie mówiliśmy, że rozmawialiśmy z kimkolwiek na temat ceny, ale powiedziałam, że spodziewałam się innej kwoty. W każdym razie dowiedzieliśmy się dopiero tego dnia, kiedy wyszło z rozliczenia, że mała przyczepka kosztuje 100 zł, a duża kosztuje 300 zł, gdzie wcześniej to w ogóle nie było mowy o jakichkolwiek kwotach. No to był przede wszystkim nasz błąd. My nie dopytaliśmy, my nie spytaliśmy o to i ja przed tym Was ostrzegam. I też byłam przy innych rzeczach ostrzegana, a nigdy w ten sposób nie działaliśmy, że nie ugadywaliśmy ceny przed robotą. Zawsze mieliśmy umowę, mieliśmy ceny, spodziewaliśmy się i tak dalej, i tak dalej. No tutaj było dużo niedogadania, dużo takich, dużo razy musieliśmy niektóre rzeczy powtarzać, że chcemy zrobić inaczej po swojemu. Po prostu no, nie dogadywaliśmy się, ogólnie, żeby nie było. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu, jaki został, ale po prostu pewne rzeczy były niedogadane i na to chciałabym Wam zwrócić uwagę, że dogadujcie się wcześniej na temat ceny. Czy słownie, czy zapiszcie przy tym Panu na karteczce, która będzie przy Was cały czas. dobrze, że ja spisywałam. To jest to, co Wam mówiłam. Ja spisywałam, ale tak po 2-3 dniach mniej więcej, co było robione, bo chciałam zrobić właśnie filmik Wam na ten temat. Gdybym nie planowała tego filmu takiego podsumowującego, podejrzewam, że w ogóle bym nawet tego nie spisywała. Ewentualnie później bym musiała usiąść na kamerach i zobaczyć, kiedy wchodził, kiedy wychodził, co robił. No ten pan miał zapisane kilka godzin, z którymi ja się nie zgadzałam, ale też no nie miałam tak na jednej kartce mniej więcej, co robił i tak dalej. I po prostu zwróćcie na to uwagę. Jeżeli już się dogadacie na temat godziny, to zwracajcie uwagę, żeby ta godzina była wypełniona pracą. I ja rozumiem, że ktoś pali papierosy, akurat u tego pana tego nie było, nie? Żeby nie było, to nie jest fragment stricte o tym panu, ale jeżeli widzicie, że ktoś w czasie godziny pracy przez 15 minut rozmawia przez telefon, potem papierosek, potem coś tam, a potem spaceruje, drapie się po głowie, no to też zwracajcie uwagę, no bo robocza godzina idzie. I od razu tego samego dnia mówcie o tym, czy nawet w tym samym momencie, bo potem okaże się, że ten pan, ten czy inny przyjdzie i powie, że pracował 7 godzin, a według Waszych wyliczeń ten pan tak naprawdę pracował 4 godziny. I mówię, to nie jest konkretnie o tym panu, tylko o hipotetycznej pracy. Więc zwracajcie uwagę, ile kosztuje dana godzina, czy ten pan pracuje za godzinę, czy za robotę, czy za wyrównanie, czy coś, żebyście wiedzieli, na ile się przygotować. No my byliśmy zaskoczeni kwotą, jaką pan nam na koniec powiedział, że jeszcze 3000. No z godzin, które zrobił, które podał nam kwoty i z tych, że wzięliśmy koniec końców 3 małe przyczepki i jedną dużą, no to wyszło tam niecałe 3000, to już wyszło, powiedzmy, ale pamiętajcie, że wcześniej daliśmy 500 zł, no ale to było, koniec końców zapłaciliśmy temu panu 3500, z czym nie do końca się zgadzaliśmy, ale no już to była długa rozmowa i po prostu, no znowu, ja nie lubię się targować, dla mnie to jest upokarzające wyliczanie co do minuty, co do złotówki, a czy ten pan był, a czy pana nie było, a jak ja mam podejść do tego, że pan się spóźnił godzinę czy coś. Nie lubię, bardzo nie lubię takich sytuacji. Ja w pracy nie jestem kierownikiem, ja nie jestem dyrektorem. Jeżeli ktoś jest kimś takim, no to może takie umiejętności, żeby wyliczać komuś godziny, ja tego nie lubię, mnie to po prostu wewnętrznie skręca i jak rozmawiam z kimś, kto zrobił pracę, kto zrobił, uważam, dobrze pracę, ale mimo wszystko no, spodziewałam się, że na przykład zapłacę za to 1500 albo 2000. Nie wiem, kompletnie nie wiem, jakie są stawki, nie pytałam, no bo mieliśmy pana z polecenia, które wiedzieliśmy mniej więcej, jakie ma stawki, u nas zawołał jeszcze większą stawkę, no i po prostu nie dogadaliśmy się. Ale może się okazać, że na przykład 3500, które my zrobiliśmy, to powiecie Wy, że na przykład u Was kosztowało to 10 000. No ale my też dużo robiliśmy sami ręcznie. Ten Pan robił tylko no, maszynami, nie? Poza tym razem, co tam wszedł z grabiami wbrew naszej woli. Więc nie wiem, czy to jest dużo, ale chciałabym Wam uczciwie poinformować i jeżeli Wy wiecie, ile kosztuje taka stawka, to proszę dajcie mi znać, nam ogólnie dać, proszę dajcie znać w komentarzach, ile Wy zapłaciliście, jeżeli robiliście, albo jeżeli będziecie robić, to na jaką stawkę się dogadaliście, czy my mieliśmy dobrą stawkę, czy przypłaciliśmy. Nie wiem, no mówię, ja nie chcę też, wiem, że sprzęt kosztuje, wiem, że paliwo kosztuje, wszystko kosztuje i po prostu, no mówię, nie dogadaliśmy się, nie sprawdziliśmy też innych stawek. To jest nasz błąd, ale koniec końców na ten moment z efektów jesteśmy zadowoleni, więc też no, to nie jest coś, czego żałuję, nie? To nie jest coś, co, nie wiem, nie mam teraz pieniędzy do końca miesiąca, żeby żyć, no bo też wzięliśmy taki moment w życiu, że no stać było nas na to, co nie zmienia faktu, że ta kwota nas zaskoczyła. I o to mi chodzi, żebyście nie byli zaskoczeni kwotą, bo na budowie czy gdziekolwiek, no, czy na przykład idąc do mechanika czy do fryzjera, zapytajcie wcześniej, ile to będzie kosztować, ile to będzie trwało, jak to przewiduje i po prostu nie bądźcie zaskoczeni. Jeżeli chodzi o podsumowanie, ile nas wszystko kosztowało, to tak jak mówiłam, Pan Bulbulator, że tak powiem, zapłaciliśmy temu panu 3500 zł już za całość. Za transport według wyliczeń pana kosztowało 1260 zł, ja zapłaciłam 1360 zł, bo tak uznałam za uczciwe. Za kompost łącznie 606,42 i to było tam około 22-23 tony kompostu za 600 zł z groszami i za całość łącznie 5466,42 z paliwem, jeżdżenie w TWFT około 5500 zł za samo wyrównanie terenu. Wyrównanie, wymieszanie itd. Jeżeli chodzi o stawki, to nie wiem, mówię, nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jeżeli chodzi o kompost, to wiem, że to jest bardzo mało, ale jakość tego kompostu no, nie jest najlepsza. Gdybyśmy wzięli kompost na palecie, mielibyśmy przepiękny kompost, czarny, czyściutki, ale z drugiej strony podejrzewam, że kosztowałby 3 razy tyle. No plus, wiadomo, dużo śmieci, bo tej folii też by było, no ale zdecydowanie mniej by to kosztowało nas wygrabianie i szukania szkła. Bo tego szkła to jest, o tym chciałam wam powiedzieć. Ja podejrzewam, że jeszcze przez 2 dni będę dzień w dzień albo i przez tydzień chodzić i wybierać szkła, no bo nasz pies biega w tym momencie po podwórku i wczoraj, jak podlewałam ten teren, bo już posiałam, ale co posiałam, jak posiałam, to już będzie na osobny temat. W każdym razie wczoraj posiałam i podlewałam przy zachodzącym słońcu i to wyglądało, jakby było posypane brokatem. Tyle szkła to dawno nie widziałam. No, wyglądało to pięknie, przerażająco. Błyszczał nam się cały teren. Nie wiem, czy to da radę znaleźć na filmikach, no ale mówię, to ewentualnie będzie w drugiej części, ale w tym momencie no to szkło i ta folia fruwająca. Czy to jest folia bio, czy nie, to jeszcze nie wiem. W każdym razie będę się pewnie zabierać dzisiaj nie, bo dzisiaj chcę zmontować ten film, ale pewnie jutro po pracy będę chodzić z wiaderkiem i zbierać to szkło do wiaderka, żeby pies się nie pokaleczył, żeby inne zwierzęta się nie pokaleczyły. No i po prostu szkło nie jest potrzebne mi w ziemi. Dobrze, to jest bardzo długi film, nie wiem ile nagrywam, jest w tym momencie godzina 10:00 i ja ten film chciałabym wam zmontować na jutro. Nie wiem, czy mi się to uda, czy nie będzie przesunięcie. W każdym razie to jest takie uczciwe podejście do sprawy. Ile zapłaciliśmy, dajcie mi koniecznie znać, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo w sumie nie wiem. I cóż, napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć!